Możemy dzisiaj porozmawiać o Brazylii w taki sposób, żeby lepiej zrozumieć i lepiej dyskutować na temat w ogóle kryzysu lewicy, kryzysu ekonomicznej, więc chciałabym Wam przedstawić to, co się dzieje w Brazylii z troszkę innej perspektywy, z perspektywy lewicowej, z perspektywy nie hegemonii neoliberalnej, z jaką mamy niestety do czynienia głównie nie tylko w polskich mediach, ale w bardzo wielu. Więc powiedziałabym, że te zajęcia bym nazwała tak. Dlaczego nie można mówić, że w Brazylii lewica przegrała, mimo że tak się może wydawać? Więc zacznijmy od tego, o czym mówiłam 3 lata temu i powiem tylko bardzo krótko. Lewica w Brazylii odniosła niesamowite sukcesy. W 2003 roku prezydentem został Luiz Inácio Lula da Silva, był na liście, ale już nie jest prezydentem, był 2 kadencje. I jego rządy, 2 kadencje i jego następczyni, czyli Dilma Rousseff, w tej chwili zawieszonej w pełnieniu funkcji, to były naprawdę najlepsze rządy w historii Brazylii, jeśli chodzi o walkę z nierównościami społecznymi. Brazylia wprowadziła mnóstwo programów ekonomicznych i społecznych, przede wszystkim społecznych, i łączyła te polityki społeczne z politykami gospodarczymi i w efekcie według Międzynarodowej Organizacji Pracy, a więc instytucji niezależnej i nierządowej, 36 milionów ludzi w Brazylii wyszło z biedy. To mniej więcej tyle ludzi, ile mieszka w Polsce. To też pokazuje, jak bardzo wielka jest bieda w Brazylii, bo też powinniśmy od tego zacząć, że Brazylia jest jednym z najbardziej rozwarstwionych państw na świecie i walka z nierównościami, o których opowiadam, to jest 12 lat, to jest walka z nierównościami, które narastały przez 500 lat historii, bo w 1500 roku Pedro Alves Cabral dotarł do wybrzeży Brazylii. Więc trzeba powiedzieć i zawsze bronić tego, że naprawdę brazylijskie rządy dokonały niemożliwego i dokonały tego, czego nie dokonał jeszcze nigdy wcześniej żaden inny rząd w tym kraju, czyli wyciągały z biedy ludzi i w ogóle ten problem biedy i nierówności stał się problemem politycznym i oni z nim walczyli. Najsłynniejszy program, który właśnie doprowadził do wyciągnięcia z biedy 36 milionów ludzi, nazywa się Bolsa Familia i część z Was, która mnie zna, słyszała o tym już pewnie z 500 razy, ale zawsze o tym mówię, to jest program, który polegał na tym, że jeżeli rodzina spełniała warunki dochodowe, nie otrzymywała określonej wysokości dochodu, miała dzieci, posłała te dzieci do szkoły, tutaj badana była frekwencja i szczepiła je, antyszczepionkowcy nie byli w tym programie, wówczas otrzymywali świadczenie i to powodowało, to świadczenie, co ciekawe, trafiało najczęściej do kobiet, nie do mężczyzn, bo zrobiono wcześniej badania, to nie chodzi o dyskryminację mężczyzn, tylko zrobiono badania, z których wynikło, że kobiety lepiej przeznaczają te pieniądze, znaczy rzeczywiście na dzieci. I z tych badań wynikło, że kobiety tutaj do końca będą przede wszystkim przeznaczać to świadczenie na swoje dzieci. I 80% tych świadczeń trafiało rzeczywiście do najbiedniejszych 20% Brazylijczyków, czyli to jest naprawdę dobry społeczno-gospodarczy. I też warto powiedzieć, że wielu ekonomistów, w tym m.in. Ladislau Dobor, który jest bardzo fanem ekonomistą i doradcą prezydenta Luli, z którym rozmawiamy, kto nie wygrał książki, może ją kupić albo do mnie napisać. Może być to wywiad. Tenże ekonomista zwraca uwagę na to, że dzięki temu programowi wzrosła wewnętrzna konsumpcja. To były lata największego kryzysu ekonomicznego na świecie. 2007, 8, 9, 10 w Brazylii wzrost PKB był ponad 7-procentowy wówczas rocznie. To był naprawdę bardzo dobry wynik i to wynikało z tego, że ludzie kupowali, ponieważ mieli pieniądze, rosła konsumpcja, rósł popyt wewnętrzny. Trzeba było produkować i to się jakoś trzymało, aczkolwiek, jak wiemy dzisiaj, Brazylia zmaga się z kryzysem, o którym za chwilkę będziemy mówić. Warto też powiedzieć, że w Brazylii Bolsa Família to jest taki program flagowy, który stał się nie tylko programem brazylijskim, ale nawiązana jest współpraca taka na linii globalnego południa, szczególnie Brazylia, Afryka i kraje portugalskojęzyczne, takie jak Angola, Mozambik, po prostu korzystają z tego programu, wprowadzają go dokładnie u siebie albo niewiele go modyfikując. I jeszcze ważną rzeczą jest to, że to jest nie jedyny program. Takich programów było ponad 140. To były programy mieszkaniowe, programy szkolne, programy dla dzieci, dla rodzin z dziećmi młodszymi, które nie chodziły do szkoły, programy nie tylko dla osób, które mają dzieci, więc naprawdę programów było bardzo wiele i jest ich bardzo wiele. I one przede wszystkim, co też ważne, nie są kosztowne. Program PKB, Bolsa Família kosztuje mniej więcej 0,5% PKB, więc jak widzimy, to jest naprawdę niewielka liczba, niewielka kwota.
I dzięki tym programom też odpowiedź na kolejne pytanie z quizu ONZ skreśliło Brazylię ze światowej mapy głodu, co też pokazuje, że Brazylia była na tej mapie. I znowu widzimy, jak bardzo ciężki i trudny był punkt startowy Brazylii. Wśród zalet tych programów społecznych, oprócz tego, że są niezbyt drogie i pomogły wielu ludziom, zmienia się też kilka innych rzeczy, a między innymi przede wszystkim to upodmiotowienie. Przez to, że świadczenie trafiało do kobiet najczęściej, poprawiła się sytuacja kobiet. One zyskały pewną niezależność, a musimy tu pamiętać znowu, że Brazylia jest krajem takim patriarchalnym, maczystowskim nawet, gdzie przemoc wobec kobiet i ich pozycja jest znacznie słabsza nawet niż u nas. Chociaż problemy mamy te same, to jednak skala jest znacznie większa. I to pomogło, choć z drugiej strony pojawiają się głosy, które mówią, no tak, ale to petryfikuje rolę kobiety jako tej, która jest odpowiedzialna za wychowanie domowe. To jest oczywiście krytyka feministyczna. Warto po prostu rozważyć różne strony. Wśród kwestii upodmiotowienia jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która była bardzo ważna i ten rząd też był pierwszym, który to zrobił. To jest upodmiotowienie tych osób, które właśnie zadeklarowały się jako ciemnoskóre. Czyli ponad 50% populacji potomków afrykańskich niewolników. Tutaj rząd zwrócił na to uwagę szczególną, wprowadzając między innymi kwoty na uczelniach, przy czym to nie były kwoty bardzo, które oznaczały, ile studentów można przyjąć. One nie były do końca z kwotami rasowymi, tylko w dużej mierze pierwszym etapem był etap dochodu. Ale dzięki temu, że osoby o niższym dochodzie mogły wstępować na te uczelnie albo miały tam jakieś punkty na egzaminach wstępnych, weszło znacznie więcej osób ciemnoskórych, ponieważ piramida dochodu, najogólniej mówiąc, ciemnieje im jest niż ten dochód. Więc zyskali na tym w jakimś sensie pośrednio, a poza tym zaczęto mówić w ogóle o tym, zaczęto dyskutować o historii Brazylijczyków, tego społeczeństwa brazylijskiego. Rasizm w Brazylii jest niewyobrażalnie wielki i to można też było prześledzić teraz, kiedy pierwszy złoty medal w czasie olimpiady wygrała Rafaela Silva, to jest najpopularniejsze nazwisko w Brazylii, Kowalski do podzęki. Drugi złoty medalista jest Thiago Silva, ja pamiętam, prezydent Luiz Inácio da Silva, kandydatka Marina Silva, generalnie spotkacie się z tym nazwiskiem. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy Rafaela Silva wygrała ten medal w judo, to wszyscy pisali, wszyscy jesteśmy Brazylijczykami, ale jak 4 lata temu w Londynie przegrywała, to komentarze brzmiały mniej więcej, niech ta czarna małpa wróci do buszu. I to naprawdę jest strasznie silne w Brazylii i też ciągle trudniej jest osobom ciemnoskórym dostać lepszą pracę czy skończyć lepszą szkołę, więc te kwoty też mają tutaj znaczenie, ale oprócz tego wprowadzono też w szkołach lekcje, na których naucza się o historii czarnoskórej populacji w Brazylii. Tego wcześniej też nie było i to też jest ważne i przy upodmiotowieniu tych osób ciemnoskórych i też po to, żeby inni zauważyli, jak bardzo ważny jest to element tożsamości i historii brazylijskiej. No ale dobra, to jest piękna historia, a mimo to Brazylia teraz zmaga się z gigantycznym kryzysem ekonomicznym, z olbrzymim kryzysem politycznym. I chciałabym tutaj powiedzieć o tym kryzysie i gospodarczym, i politycznym w taki sposób, żebyśmy mogli zyskali pewne narzędzie, oręż do walki w dyskusjach, bo tak naprawdę to dotyczy nie tylko Brazylii, ale także wielu, wielu innych państw. Ale faktem jest, Brazylia od 2015 roku po raz pierwszy i teraz kolejny rok już nie ma wzrostu, nie cieszy się wzrostem, tylko właśnie spadkiem PKB. Rośnie bezrobocie, które przez całe lata rządu Luli i Dziłmy było bardzo niskie. W tej chwili wynosi około 11%, a było na początku 2014 roku na poziomie 6%. Rośnie inflacja i to są wszystko gigantyczne problemy, do których doszła jeszcze Organizacja Mundialu 2 lata temu i Organizacja Igrzysk w tym roku, która jak wiemy jest to są imprezy, które odbywają się kosztem najbiedniejszych niestety i pieniądze idą na stadiony, a nie na inne rzeczy, nie mówiąc o nie tylko niepomaganiu, ale na przykład przeszkadzają w normalnym życiu na przykład mieszkańcom faweli, którzy są wysiedlani, ponieważ fawela brzydko wygląda w danej dzielnicy. Fawele to są brazylijskie slums. No i mamy kryzys gospodarczy w Brazylii i ja tutaj zrobiłam taki wykres, na którym bardzo wiele czynników uwzględniam, żeby zrozumieć, czym jest ten kryzys gospodarczy. Najczęściej i najprawdopodobniej pojawiają się takie, może inaczej, jakiś czas temu Leszek Balcerowicz udzielał wywiadu, on mówił o wszystkim i o Brazylii też świetnie się w tym orientuje i powiedział, dlaczego Brazylia jest w kryzysie i powiedział, Brazylia jest w kryzysie, ponieważ ma rozbuchane państwo socjalne, jak mieli pieniądze z surowców, zwłaszcza Chiny kupowały, o Chinach już wiecie wszystko, jak nie mam, albo bardzo dużo,
A teraz jest wielki kryzys gospodarczy w Chinach i brazylijskie władze w ogóle tego nie przewidziały i wielki kryzys gospodarczy jest tego wynikiem, że wydają pieniądze, których nie mają, w ogóle to są moje pieniądze. No wiadomo, tak jak bardzo robić zawsze mogę. I tutaj już pierwszy raz pojawia się coś, o czym warto pamiętać i mówić nie tylko w kwestii brazylijskiej, a mianowicie o tym, że w Brazylii państwo socjalne nie jest rozbudowane. Tak jak wam powiedziałam wcześniej, ten program Bolsa Familia już kosztował 0,5% PKB, inne programy były znacznie mniejsze. To jest pierwszy argument. Drugi argument dotyczący tego, że to nie jest rozbudowane państwo socjalne i to zawsze wam polecam, to jest sięganie do danych różnych organizacji międzynarodowych. Te dane są naprawdę powszechnie dostępne i na przykład pokazują, jak wielka kwota PKB jest wydawana na socjalne cele w danym kraju. Dla krajów OECD średnia wynosi 22% i to też dlatego, że takie kraje jak Chile na przykład obniżają tą średnią. W Europie to jest bliżej 30%. No i w Brazylii mamy, która nie jest członkiem OECD, o czym warto pamiętać, mamy wydatki socjalne na wysokości około 15%, przy czym 10% z tego idzie na system emerytalny. Czyli mamy pierwszy argument, to nie jest prawda, że to jest rozbuchane państwo socjalne. Systemy emerytalne w Brazylii są kwestią zupełnie inną i to kiedyś o tym warto będzie porozmawiać, bo są bardzo zabawne i mają wiele ciekawych aspektów, ale to nie na dzisiaj jest temat. Więc owszem, Brazylia była i jest uzależniona od surowców. Połowę, 46% rudy żelaza na przykład jeszcze kilka lat temu kupowały od Brazylii Chiny. Teraz kupują znacznie mniej i po czterokrotnie albo nawet w jeszcze bardziej zmniejszonej cenie, co oczywiście powoduje, że przychód do budżetu jest znacznie mniejszy. Ale jak pokazałam, kwestia państwa socjalnego nie do końca jest tutaj skorelowana z tym. No ale bez wątpienia brazylijska gospodarka jest nieinnowacyjna, co pokazuje, że na przykład problemy edukacyjne, ale o tym za chwilkę. I kiedy przyszedł kryzys surowcowy, to zdecydowanie Brazylię dotknęło. Druga kwestia, o której też zawsze się mówi, to jest kwestia kryzysu korupcyjnego. Sądzę, że pewnie część z was, kiedy pojawiło się to pytanie ONZ, przypuszczam, że część z was mogła zaznaczyć, że są sankcje za korupcję albo co ja tam jeszcze proponowałam, to nie pamiętam, no ale nie. W każdym razie ONZ za to nie odpowiada. Radzie Bezpieczeństwa jest tylko 5 krajów, to też pewnie wiecie. No ale nieważne. W każdym razie korupcja rzeczywiście jest gigantycznym problemem w Brazylii. Jest to korupcja na wszystkich szczeblach, ale też, na co warto zwrócić uwagę, jest to też bardzo często temat zastępczy. Zastępczy wobec innego bardzo poważnego problemu, z którego biorą się prawie wszystkie problemy w Brazylii, czyli właśnie problemu nierówności. Bo mimo olbrzymiego postępu i tego, o czym wam powiedziałam, że 36 milionów ludzi wyszło z biedy, nierówności są cały czas gigantyczne. I pojawia się też taka teza, bo część osób na pewno tu słyszała, że Brazylijczycy zaczęli masowo wychodzić na ulicę przeciwko korupcji w roku 2013, 2014, 2015 i przeciwko tym imprezom sportowym, ale w 2013 roku Brazylijczycy wyszli nie przeciwko korupcji, tylko po to, żeby nie podwyższać cen biletów komunikacyjnych w São Paulo. To się zaczęło w jednym mieście. I wtedy policja okazała się niezwykle brutalna i to był ewidentny błąd policji. Do tych grup dołączyły inne, bardziej radykalne i już przestano walczyć o lepsze usługi społeczne, a zaczęto walczyć z rządem i ponieważ było tak wiele grup i robiły się coraz bardziej radykalne i najczęściej prawicowo-radykalne, to właściwie tylko jedno łączyło słowo, a łączyło ich słowo korupcja. Każdy z nas jest przeciwko korupcji. I znowu zamiast dyskutować o prawdziwym problemie Brazylii, zaczęto dyskutować o czymś innym, aczkolwiek nie jest tak, że korupcja problemem Brazylii nie jest, zwłaszcza, że dotyczy największej spółki naftowej kraju, Petrobras. Brazylia kilka lat temu odkryła gigantyczne złoża ropy naftowej u swych wybrzeży. Wtedy prezydent Luiz Inácio Lula da Silva powiedział, Bóg jest Brazylijczykiem. To naprawdę mogło bardzo pomóc Brazylii. Jeszcze przy okazji ta anegdota, Brazylia tak się lubi z Argentyną, myślę, jak Polska z Rosją w tej chwili. I pamiętam, że kiedy papież Franciszek już obecnie został wybrany. Dla Brazylii to miało szczególne znaczenie, bo on jest z Argentyny. Prezydent Dilma Rousseff pojechała wówczas do Watykanu, a potem udzieliła wywiadu i mówi, no okej, papież jest Argentyńczykiem, ale Bóg jest Brazylijczykiem. Więc to też warto pamiętać, bo to wyrażenie jest dosyć często przez Brazylijczyków pokazywane. No ale afera w tym
w tym Petrobrasie, w tej spółce naftowej, rzeczywiście osłabiło państwo z kilku względów. To polegało na tym, że politycy, ponieważ to jest spółka Skarbu Państwa, ponad 50% udziału się mają, politycy zlecali mniejszym firmom podwykonawstwo w Petrobrasie różnych działań przy bardzo zawyżonej cenie i oczywiście część tej zawyżonej ceny była łapówką albo dla polityków, albo dla partii politycznych. I to spowodowało olbrzymie problemy, ponieważ bardzo dużo firm budowlanych jest w tej aferze umoczonych, tak najogólniej mówiąc. Więc w okresie, kiedy buduje się mundial, kiedy Brazylia szykuje się do mundialu czy do igrzysk i buduje się mnóstwo i sportowych i nie tylko sportowej infrastruktury, to ma olbrzymie znaczenie, kiedy te firmy upadają, bo są właśnie pod śledztwem, czy też ich szefowie są już nawet aresztowani. I co warto powiedzieć, prawie wszystkie partie polityczne Brazylii były w tym procesie umoczone, co oznacza, że nie tylko partia rządząca, co jest kolejnym argumentem do dyskusji na temat złej lewicy, która jest skorumpowana. Warto powiedzieć jeszcze przy tej okazji, że prezydent Dilma Rousseff, która jest w tej chwili zawieszona i pod koniec sierpnia, na początku września będzie ostatnia sesja Senatu, kiedy Senat podejmie ostateczną decyzję, czy ona ma wrócić, to jest jedyny, albo jeden z naprawdę niewielu polityków w Brazylii, któremu nikt nie udowodnił korupcji. Ja naprawdę wierzę i myślę, że tak jest, że ona rzeczywiście nie jest umoczona w żadnej aferze i nikt nie udowodnił też korupcji prezydentowi Luli, czyli tym największym lewicowym przywódcą. Więc znowu, jeżeli ktoś będzie mówił, ale lewica jest wstrętna, nie tylko rozbudowane państwo socjalne, to jeszcze ciągnął sobie z Petrobrasu, to macie argument w ręku, hello, tak naprawdę nie jest. I to jest duży problem. Ale prezydent Dilma Rousseff jednak jest zawieszona i to jest pytanie polityczne, dlaczego prezydent, która to już był 16 rok rządów lewicy w Brazylii, czemu tak się stało? No i odpowiedź jest właśnie taka, ponieważ to był 16 rok rządów lewicy w Brazylii i te rządy się bardzo nie podobały już coraz bardziej. I problem polega na tym, że w Brazylii szukano haka na Dilmę Rousseff. Nawet robiono jej tajne podsłuchy niezgodne z prawem i nic nie znaleziono, więc wymyślono, że oskarżą ją o to, że kiedy w 2014 roku kandydowała, żeby zostać ponownie wybrana na prezydent Brazylii, wówczas nie przedstawiła raportu dotyczącego finansów państwa parlamentowi. I to jest uważane za ukrywanie wiedzy o stanie finansów państwa. Powiedzmy uczciwie, nie jest to fair. Rzeczywiście był to błąd Dilmy Rousseff. Problem polega na tym, że tak robili wszyscy poprzednicy Dilmy Rousseff i to nie tylko z Lula da Silva, ale też ci z innych partii, którzy ją aktualnie oskarżają. Głosowanie w Senacie i w niższej izbie parlamentu, w izbie deputowanych, polegało na tym, że głosowali często na Dilmę Rousseff politycy, którzy sami, na przykład następnego dnia była taka polityka, bo tam każdy podchodził do mównicy i mówił, czy jestem za impeachmentem, czy nie. I wyszła taka pani i mówi, tak, koniec z korupcją, sim, czyli tak, odwołajmy Dilmę Rousseff. Następnego dnia ta pani została aresztowana za korupcję. Więc to pokazuje, jak bardzo absurdalny jest to system. I jeszcze ta rzecz, jeśli chodzi o kryzys polityczny w brazylijskim parlamencie jest 28 partii. To też jest trudno rządzić, kiedy trzeba wejść w koalicję, tak jak było w tym rządzie, z 6 partiami. W tym partiami, które często nie deklarują się do końca jako lewicowe, tylko jako bardziej centrolewicowe. Jak już coś jest centrolewicowe, to wiadomo, że często jest bardziej prawicowe niż lewicowe. Tylko się tak nazywa. I problem polega na tym, że trudno było jej przeforsować jakiekolwiek zmiany. I rzeczywiście ten ostatni rząd był najmniej lewicowy ze wszystkich rządów, o których mówię, z 2003 roku, ale przeprowadzenie jakiejkolwiek zmiany wymagało uzyskania zgody 28 partii, co jest problemem. Ten system absolutnie wymaga reformy, ale jest niemożliwy, ponieważ muszą go zrobić ci politycy, którzy w tym systemie są beneficjentami, więc to jest naprawdę duży problem. I jeszcze tylko powiem, że największa, tam są takie, parlament oprócz tego, że dzieje się na partie, dzieje się też na tak zwane ławki. Na przykład jest taka największa ławka 3xB, Biblia, Bala i Woł, co znaczy ławka Biblii, Kuli i Wołu. I to są ludzie Biblia, to są neoprotestanci i katolicy, tacy hardkorowi naprawdę, którzy są bardzo nieprzyjemni, jeśli chodzi o prawa człowieka. Kula to są zwolennicy oczywiście broni i często związani z przemysłem zbrojeniowym, a ci od Wołu to są ci, którzy są najczęściej latyfundastami i dla nich przemysł, wielki agrobiznes to jest najważniejsza rzecz. A ile jest deputowanych ogólnie? Słucham? Deputowanych ogólnie? Ponad 540 osób, a w Senacie 84. Jaki jest tam próg wyborczy, skoro 20? Tam nie ma próg wyborczy, to jest problem. To jest nie problem. Znaczy tam jakiś jest tak niski, że wszyscy mogą chodzić. A ordynacja jest jaka? No.
zależy do... Do deputowanych. Pośrednio. To też jest problem wyborów w Brazylii, ponieważ partie często wchodzą w różne koalicje już wcześniej, ponieważ wybory są wyborami, ordynacja jest niebezpośrednia. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, ale problem polega na tym, że wybiera się cały blok. Pewnie część z Was będzie wiedziała lepiej, ale ogólnie chodzi o to, że może być tak, że mamy listę i ktoś chce na przykład głosować na polityka, który jest, walczy na przykład z homofobią, ale ponieważ jest w bloku koalicji partyjnych, to może się okazać, że jego głos na niego będzie szedł na najsilniejszego, co oznacza, że może głosując na kogoś, kto walczy z homofobią, zagłosować na jakiegoś mega hardkorowo homofobicznego, za przemocą wobec kobiet i tak dalej. To jest olbrzymi problem i to naprawdę wymaga reformy, a ciągle do tej reformy nie doszło. A ponieważ nie ma tej reformy, to też trudno jest wprowadzać zmiany, dalsze zmiany. A co z tą ławą 3x2? Co to ława? Ta ława pokazuje, jak bardzo silne są te grupy w Brazylii i jak bardzo trudno jest zmienić prawo, ponieważ oni zawsze będą się razem łączyć przeciwko temu. A co, ile tej jest tych osób? Dokładnie nie pamiętam, ale jest ich na tyle dużo, że są w stanie zablokować bardzo wiele zmian. Między innymi na przykład ława agrobiznesu jest bardzo przeciwna wszelkim zmianom ekologicznym, proekologicznym i jest za wycinaniem Amazonii i tak dalej. No a ława biblijna na przykład to jest taka, która stwierdza, że nie ma problemu dyskryminacji czy przemocy wobec kobiet i która chce dokładnie takie samo prawo dotyczące aborcji wprowadzić w Brazylii, jak teraz niektórzy chcą wprowadzić w Polsce, czyli to zupełne zabronienie z każdego powodu. Okej. No więc tu mamy te czynniki, które wpłynęły na kryzys gospodarczy w Brazylii. Mamy też spadek wartości reala brazylijskiego, to jest waluta, która obowiązuje w Brazylii. Mamy wzrost bezrobocia, co oczywiście też powoduje spadek dochodów budżetowych i też wpływa na kwestie gospodarcze w Brazylii. Niska edukacja i brak fachowców łączy się z innowacyjnością, to znaczy Brazylia zrobiła bardzo dużo dla walki z ubóstwem i nierównościami na początku, ale to cały czas było dopanie ryby, mimo że uczyli wchodzić na rynek pracy, ale nie doszło do rozwoju instytucji usług publicznych, przede wszystkim edukacji, przede wszystkim ochrony zdrowia. To jest gigantyczny problem w Brazylii i wszyscy prawie lewicowcy, którzy wychodzą na ulicę protestować, najczęściej walczą o to, żeby inaczej dystrybuować pieniądze i żeby więcej trafiało na edukację i na ochronę zdrowia, ale to, że ten system też jest historycznie uwarunkowany, to nie jest wina ostatnich rządów, tylko w ogóle historii Brazylii, że tak to wygląda, to też wpływa na to, że w momencie kryzysu surowcowego Brazylia zmaga się z ogromnym problemem. I na koniec zostawiam źródeł kryzysu. Zostawiam sobie coś, co wydaje mi się szalenie ważne i na co zwraca uwagę bardzo wielu ekonomistów. Kwestia ta dotyczy nie tylko Brazylii oczywiście, aczkolwiek tutaj w naprawdę największym stopniu i zrobię do tego mały wstęp. Kiedy Luiz Inácio Lula da Silva, czyli ten pierwszy lewicowy prezydent Brazylii, w 2003 roku został wybrany prezydentem kraju, to była jego trzecia próba. On próbował jeszcze dwa razy wcześniej zostać wybrany, nigdy mu się to wcześniej nie udało. I oczywiście, kiedy był kandydatem i rosnął w siłę, wówczas media straszyły, że to jest okropnie komunista i w ogóle będzie druga Kuba albo jeszcze gorzej, Korea Północna, no tak jak zawsze. I on wówczas, żeby udobruchać tę stronę i wygrać w końcu te wybory, podpisał coś, co się nazywała karta czerwca, karta z żuniu. I w tej karcie, czy w tym liście, może list to jest lepsze słowo, on zadeklarował jedną rzecz. Będę walczył z nierównościami, będę walczył z ubóstwem, ale nie będę w ogóle wpływał na instytucje finansowe. I to jest problem, który wielu badaczy podkreśla, że z tego powodu rzeczywiście zmniejszono ubóstwo, ale nie zmniejszyły się nierówności społeczne. I już tłumaczę dlaczego. Otóż w Brazylii, kiedy świadczenia z programu Bolsa Familia były wprowadzane i kiedy to wszystko się rozwijało, to wszystko służyło całemu społeczeństwu brazylijskiemu. Ponieważ, jak mówiłam, rósł popyt wewnętrzny, rosła konsumpcja i ci ludzie zaczęli kupować pewne produkty, których na przykład wcześniej nie mieli, co oznacza, że od kogo kupowali? Od producentów, czy
właściwie od osób, które są bardziej zamożne. To, że wzrosła ich stopa życiowa, powodowało to, że wzrastała stopa życiowa wszystkich. Ta różnice bardzo nie rosły. I to jest oczywiście bardzo dobre, kiedy wszystkim się poprawia. Nie powinniśmy tutaj narzekać. Aczkolwiek problem jest to, że Brazylia była i jest nadal jednym z najbardziej zróżnicowanych, z nierównych krajów pod względem dochodowym, podziału dochodów kraju. I to, że to nie zostało zmienione, do dzisiaj ma swoje reperkusje. Otóż dopiero prezydent Dilma Rousseff, tak, która jest w tej chwili zawieszona i która będzie niedługo walczyć w Senacie o swoje przywrócenie, aczkolwiek szanse ma bardzo mało, między innymi dlatego, o czym mówiłam przed chwilą, o tym, jak wygląda system polityczny w Brazylii. Otóż Dilma Rousseff była tym politykiem, który nie podpisywał żadnej listy czerwca i kiedy w 2010 roku Luiz Inácio Lula da Silva odchodził ze swojego urzędu po dwóch kadencjach, cieszył się 80% poparciem, to jest chyba większe nawet niż Aleksander Kwaśniewski, który odchodził, albo może się mylę. W każdym razie on w pewnym sensie namaścił Dilma Rousseff i powiedział, ona może być moim zastępcą, więc ludzie z chęcią na nią zagłosowali. I ona, nie podpisawszy tego listu, zaczęła po raz pierwszy w historii Brazylii rzeczywiście trochę próbować wpłynąć na strukturę finansową państwa. No i tu się zaczęły problemy, no bo kiedy to służyło wszystkim, to było okej, ale kiedy zaczęto myśleć o zmianie struktury finansowej i pewnych reformach instytucji finansowych, to tutaj już jest problem. I teraz powiem najpierw, z czym ona próbowała walczyć, a potem jak i dlaczego tak się stało. Otóż w Brazylii instytucje finansowe miały olbrzymi wpływ na kształtowanie wielu polityk i w efekcie do dzisiaj Brazylia zmaga się z czymś, co tutaj nazwałam bardzo wysokim oprocentowaniem kredytów konsumpcyjnych, odsetek z kart kredytowych, kredytów bankowych i na końcu zostawimy dług wewnętrzny. To oznacza, że na przykład jeżeli te wszystkie osoby, które wcześniej nie miały naprawdę nic, bieda w Brazylii jest niewyobrażalna, albo była w dużej mierze, te wszystkie osoby zaczęły mieć dochód, wiele z nich weszło na rynek pracy, inni mieli dodatkowy dochód ze świadczeń, więc zaczęli kupować rzeczy, które wydają nam się naturalne, takie jak pralki, lodówki, do czego myśmy, co w Polsce, może nie wszystkim, ale większości osób wydaje się oczywiste. Problem polega na tym, że tam są strasznie wysoko oprocentowane raty. Oni nie kupowali tego na raz, tylko kupowali to na raty. Jeżeli na przykład w Polsce kupujecie jakiś sprzęt i raty wynoszą 5%, to już jest chyba nawet wysoko. W Brazylii te raty potrafią wynosić ponad 50% ceny produktu. I to dotknęło bardzo wiele osób, ponieważ jeszcze w 2006 roku średnio na dług, czyli na spłatę rat kredytów, gospodarstwo domowe przeznaczało około 19% dochodu, a w tej chwili przeznacza prawie 50%, co pokazuje, że oni już dalej nie będą kupować, czyli ten wzrost oparty na wewnętrznej konsumpcji nie może się rozwijać, ponieważ te pieniądze idą na spłatę kredytów. I to jest pierwszy problem. Drugim problemem jest olbrzymi, gigantyczny odsetek z kart kredytowych. Brazylijczycy nagle zaczęli żyć jak Europejczycy, tak powiedzmy najogólniej, zaczęli mieć karty kredytowe. Tylko to są... Problem polega na tym, że nikt im nie mówił, na czym polegają karty kredytowe do końca. I nikt im nie powiedział, poza tym, że te zasady są nie fair, znacznie bardziej nie fair w stosunku do Brazylijczyków niż do innych, a mianowicie odsetek z kart kredytowych nawet po przekroczeniu jednego dnia odsetki potrafią wynosić 600%. To jest gigantyczna kwota. I znowu instytucje, banki biorą sobie te pieniądze i żerują na niewiedzy tych ludzi i na tym, że właśnie oni zaczęli kupować i wpadają w gigantyczne problemy. Drugi powód, który powoduje kryzys popytu w Brazylii. Kredyty bankowe to jest to samo i tutaj też tego nie muszę wyjaśniać. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. To jest gigantyczne oprocentowanie długu wewnętrznego w Brazylii, czyli obligacji i tak dalej. Otóż w większości krajów to jest około 1%, 0,5%, w zależności od oczywiście gospodarczego stanu państwa. W Brazylii oprocentowanie długu publicznego wynosi ponad 14%. To oznacza, że kupuje się obligacje, no wiecie, na czym to polega. Problem polega na tym także, oprócz tego, że jest gigantyczny to oprocentowanie długu publicznego, ale problem polega na tym, że ci pośrednicy, czy ci, którzy kupują i zyskują te odsetki, oni nie wracają na brazylijski rynek. I powstał taki raport Global Financial Integrity, który zresztą to jest instytucja, która bardzo wiele ciekawych rzeczy pokazuje, dotyczących funkcjonowania instytucji finansowych na całym świecie. Ale według tego raportu
ponad 520 miliardów dolarów, co stanowi około 28% PKB kraju, właśnie z tych odsetek, nie jest reinwestowane, trafia na konta szwajcarskie i w różne miejsca. W każdym razie nie wraca na brazylijski rynek. To jest tak gigantyczna kwota, która nie pozwala na rozwój gospodarki brazylijskiej, ponieważ to oprocentowanie jest tak wysokie i te odsetki nie wracają do państwa, że możemy sobie bardzo jasno wyjaśnić teraz, patrząc też na to, skąd się bierze tak naprawdę kryzys gospodarczy Brazylii. I to nie jest tak, że to biedna Brazylia wydawała za dużo na wydatki socjalne, a poza tym Chińczycy nie chcą od nich kupować, aczkolwiek to, że jest kryzys surowcowy, jest problemem. Ale obok kryzysu surowcowego, wydaje mi się jeszcze ważniejszy, jeszcze większy jest właśnie kryzys popytowy. Kryzys, który sprawił, że ludzie przestali kupować, że konsumpcja spadła i Brazylijczycy po prostu nie mogą sobie kupić tego, co chcą inwestować. To dotyczy też nie tylko zwykłych obywateli, ale na przykład przedsiębiorców. Jeżeli w jakimś kraju kto, przedsiębiorca chce kupić nowe maszyny na rok, to też powiedzmy ma 5% tracie, a w Brazylii potrafi mieć 50%. To znowu blokuje tą przedsiębiorczość, którą szczególnie tu w Polsce lubimy, no ale to jest ważny element gospodarczy i to znowu powoduje, że Brazylijczycy nie są w stanie wrócić na normalne tory gospodarcze i myślę, że to bardzo wiele wyjaśnia i pewnie pozwala nam zrozumieć, że kryzys gospodarczy nie jest tak łatwy do wytłumaczenia, jakby się wydawało, no nie tylko zresztą profesorowi Balcerowiczowi, ale większości. Teraz, kiedy czyta się o Brazylii, a czyta się niedużo, bo z okazji igrzysk wszyscy o niej piszą, to naprawdę w jakiejś mierze wszyscy zapominają o tym, moim zdaniem, najważniejszym wątku, czyli o 28% PKB krajów, które nie wraca. To tyle, jeśli chodzi o kryzys. Ja mam jeszcze ile? Niedużo, o, jeszcze tylko 7 minut. Okej, okay. W każdym razie pomyślałam sobie, że chciałam wam pokazać to, że jakby odpowiedzieć tu na pytanie, które jest moim zdaniem retoryczne, czyli dlaczego tak naprawdę nie można mówić, że lewica w Brazylii przegrała. Pokazuję wam to, że jest bardzo wiele czynników i jeżeli może ktoś powie, że przegrała, to na pewno nie z własnej winy, jak wielu uważa. Czy prezydent Dilma Rousseff wróci? Nie wiadomo, przypuszczam, że nie, ale bardzo ciekawe są też sondaże, które pokazują, że rzeczywiście Brazylijczycy mają dosyć w ogóle polityków. W Brazylii prezydent Dilma Rousseff cieszyła się bardzo niskim poparciem, około 20%, a wybrano ją ponad 50%, jak wiadomo. Ale jej następca, albo nie następca, ten człowiek, który pełni urząd prezydenta w tej chwili, Michel Temer, to jest człowiek, który był wiceprezydentem z partii PMDB. To jest partia, która wcześniej była w koalicji. Bardzo wiele osób nazywa tę partię PSL-em brazylijskim, ponieważ to jest partia, która od upadku dyktatury w 1888 roku, 1900 oczywiście, nie, 86, 88 była konstytucja, ale od upadku dyktatury była we wszystkich rządach. I ta właśnie partia wbiła nóż w plecy prezydentów Dilmy Rousseff i powstał nowy rząd. I to też jest warte zwrócenia uwagi, bo myślimy o obalą ten lewicowy rząd i wreszcie będzie lepiej. Ale jest problem, ponieważ w rządzie Michela Temera, tym, który został powołany w maju po zawieszeniu prezydent Dilmy Rousseff, nie było ani jednej kobiety i nie było ani jednej osoby o innym niż biały kolor skóry, co w kraju, w którym jak wszędzie składa się w głowie z kobiet i jak nie wszędzie składa się w głowie z osób ciemnoskórych, ma szczególne znaczenie. Bardzo szybko pojawiły się nagrania, z których wynika podsłuchy, nie pochwalam, ale pojawiły się, z których wynika, że te władze musiały obalić prezydent i ten rząd, żeby zamieść pod dywan aferę korupcyjną. To jest łatwe do pokazania, dlatego że w tym nowym rządzie już 3 ministrów zostało odwołanych, ponieważ są w aferze korupcyjnej już nie tylko podejrzani, ale są wobec nich zarzuty. Więc widać, że to nie jest lepszy rząd. Ten rząd, pierwsze decyzje, jakie podjął, to było m.in. likwidacja Ministerstwa do Spraw Kobiet, Osób Ciemnoskórych i Praw Człowieka. To są cięcia programów socjalnych, takich właśnie jak Bolsa Família, o którym mówiłam, programu Minha Casa Minha Vida, to jest program Mój Dom, Moje Życie. Bardzo fajny program, który polega na tym, że rodziny o niskim i średnim dochodzie dostawały bardzo nisko oprocentowany, to rzadkie w Brazylii, ale od banku państwowego, kredyt na to, żeby kupić mieszkanie, które było budowane też państwowo
I też ważne było w tym programie, mój dom, moje życie, to, żeby to nie były tylko osoby biedne, które przeniosą się z faweli do nowych osiedli i będą tworzyć nowe getta, tylko właśnie, żeby mieszać te klasy społeczne, co też moim zdaniem ma znaczenie, ale ten program też jest oczywiście już podlega cięciom i problem w ogóle brazylijskiego próby wyjścia z pasu gospodarczego, który proponuje ten rząd, to jest właśnie takie rozwiązanie, które idzie przeciwko rozwiązaniom prospołecznym, czyli właśnie cięcia socjalne, ale to jest też na przykład zagrożenie dla Amazonii, bo wszyscy wiemy, że to są zielone płuca świata, 1/3 całej Ameryki Południowej to są lasy amazońskie, a większość tych lasów leży w Brazylii. I za rządów prezydenta Luli różnie z tym bywało, ponieważ jak to on mówił, ludzie są ważniejsi od drzew, ale za rządów prezydent Dilmy Rousseff już ta polityka proekologiczna trochę jednak się w dobrą stronę przesunęła. Brazylia ma chyba najlepszy system kontroli wycinki lasów i znacznie zmniejszyła się wycinka lasów amazońskich. Natomiast obecny rząd widzi próbę rozwiązania kryzysu gospodarczego w tym, w ekspansji przemysłu w Amazonii, o tak najogólniej mówiąc. Czyli szanse na to, że Amazonia będzie coraz mniej wykarczowana czy wycinana, są znacznie mniejsze z tym rządem. Więc nie tylko kwestie społeczne, ale także kwestie ekologiczne. No i ten rząd, jak widzicie, raczej nie spełni lewicowych nadziei, idzie raczej w drugą stronę. No i na koniec jeszcze chciałam, bo jak tutaj chyba jest to w opisie, tak, mi się wydaje, czy jak... o globalne, wielobiegunowe świat i globalne południe, to jest już trochę nawiązanie też do poprzednich zajęć, które mieliście na temat Chin, ale chciałam też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo my bardzo często patrzymy tutaj w Polsce na Brazylię rzadko patrzymy, właściwie głównie jak coś się dzieje. Natomiast w ogóle w polskich mediach dominują kwestie europejskie, to też tylko Niemcy, Ukraina, Rosja, Wielka Brytania, jak polscy migranci mają problemy z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że to globalne południe, wbrew pozorom, rośnie w siłę. I teraz oczywiście bardzo wiele osób przyjdzie i powie, ja mnóstwo spotykam, jeśli chodzi o BRICS, to już w ogóle nie mamy o czym przecież mówić, bo Brazylia, BRICS to jest grupa 5 krajów, które najpierw zostały nazwane tak przez ekonomista, a później rzeczywiście nawiązały realną współpracę. Brazylia, czyli B, Rosja, czyli R, I, czyli Indie, C, czyli Chiny i S to jest South Africa, czyli RPA, które dołączyło do grupy BRICS później. I że te państwa właściwie to tak było fajnie, ale już znacznie tracą. Rzeczywiście jest tak, że Brazylia, ja się nie wypowiadam w kwestii innych z tych państw, zmaga się z wielkim kryzysem gospodarczym, ale też warto powiedzieć, że te państwa zrobiły coś bardzo fajnego niedawno, a mianowicie założyły coś, co się nazywa Bankiem Rozwoju Południa. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast to jest wyjście takie naprawdę realne naprzeciw hegemonii Zachodu i instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, bo oni będą sobie nawzajem Bank Rozwoju pomagać. Na razie ten kapitał jeszcze nie jest tak duży, jakbyśmy może chcieli, ale już na swoich warunkach. Czyli to nie będzie tak, że przyjdzie pani z IMF-u albo pan i powie, damy wam tutaj waszemu krajowi pieniądze na rozwój pod warunkiem, że sprywatyzujecie ochronę zdrowia, edukację i jeszcze wprowadzicie otwarte fundusze emerytalne, a pani Leokadia Oreziak do was nie dotrze. Tylko rzeczywiście będą to robić na własnych zasadach i na razie pokazuje doświadczenie, że mogą to być ciekawsze zasady, a doświadczenie, o którym mówię, to jest między innymi doświadczenie współpracy między Brazylią i państwami Afryki, o których mówiłam przed chwilą. To jest niesamowicie rozbudowana współpraca, która bardzo rośnie. Zobaczymy, jak będzie za nowych rządów. Na pewno rosła wcześniej. Natomiast tu widać, że te zasady współpracy są znacznie mniej patriarchalne, znacznie większe jest prawo głosu wszystkich państw, które w tej współpracy biorą udział i nawet jeśli Brazylia pomaga krajom Afryki, to te kraje Afryki są równorzędnymi partnerami dla Brazylii. No i też Brazylia jest uważana za takiego pośrednika, który jest jednocześnie dawcą i odbiorcą pomocy z północy, północ, południe. To jest bardzo, myślę, ciekawe, więc ja bym nie żegnała BRICS-u tak szybko, jak niektórzy publicyści to robią. Mam nadzieję, że i o kryzysie, i o Brazylii powiedziałam tyle, co miałam powiedzieć i że was to, że wam się podobało chociaż trochę. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście
jestem otwarta, no i polecam książkę. Nie tylko dlatego, że jest moje, ale ona jest pod moją redakcją, tam jest naprawdę wielu fantastycznych autorów. Na przykład rozmawiamy z panią minister do spraw praw człowieka, walki z nierównościami, do spraw kobiet, której już nie ma, gdyż tego ministerstwa już nie ma, ale jak rozmawialiśmy, to ona jeszcze była ministrem, mamy ciekawe rozmowy z ekonomistami. Mówimy też o kinie, więc tam jest wszystko, naprawdę polecam. W każdym razie... Jeśli o sporcie. Pytanie, o sporcie, tak. Świetny artykuł Adama Draczyka, który współpracuje z LaSalle'em. Był zeszłym roku. O, no to ty macie. Czego tam nie ma, słuchajcie. Tam nawet jest o systemach emerytalnych. No nie, ale to wam muszę powiedzieć, bo jest super rzecz, system emerytalny w Brazylii. To jest beznadziejny system i on absolutnie wymaga reform. Jak pokazywałam, 15% PKB idzie na kwestie społeczne, 10% idzie na system emerytalny. Problem polega na tym, że tam jest mnóstwo zapisów z przeszłości, które nie zostały poprawione, aczkolwiek niektóre były. Jednym z takich zapisów jest to w Brazylii, że jeśli kobieta owdowieje, albo mężczyzna obdowieje, aczkolwiek znacznie częściej dotyczy to drugiej strony, to ten partner czy partnerka mają prawo do świadczenia emerytalnego do końca życia. Dokładnie w wysokości 100% emerytury partnera czy partnerki. I to się nazywa w Brazylii efekt Viagry. Otóż podobno bardzo dużo, naprawdę się tak nazywa, efekt Viagra, że bardzo wielu bardzo starszych mężczyzn żeni się z bardzo młodymi kobietami, na przykład 80-latek z 25-latką. To są często, ponieważ emerytury są niezwykle nierówne, tak jak wszystko w Brazylii, to są przypadki, kiedy na przykład ktoś jest sędzią byłym i ma w ogóle 20 tysięcy reali emerytury miesięcznie. To jest teraz równoważność. Jak byłam w Brazylii w 13 roku, to dwa razy więcej, no ale to spadek reala. W każdym razie chodzi o to, że ten człowiek bardzo prawdopodobnie, że szybko umrze i ta żona zostaje i jest bardzo dużo kobiet młodych, wdów, które nigdy nie pracowały, nigdy w życiu nie pracowały, nie włożyły ani centa do systemu, a mają 100% emerytury po mężu do końca życia, przez kilkadziesiąt lat. To jest tak, że w większości państw, na przykład w Unii Europejskiej, tak zwane wydatki na te renty wdowie właśnie, to jest około 1% PKB, a w Brazylii to jest 3% PKB, więc widzimy, jak bardzo to jest duży problem. Albo na przykład, to już tego nie ma, ale to bardzo długo było, w Brazylii była dyktatura wojskowa przez 20 lat, od 64 roku i ponad 20. I z tego czasu został taki przepis, do 2000, już teraz go nie ma, który sprawiał, że kobieta, która była córką żołnierza zawodowego, jeśli ten jej ojciec umarł, dostawała 100% jego emerytury pod jednym warunkiem, że nie wyszła za mąż. No i okazało się, jak przebadali, odsetek kobiet w ogóle w Brazylii, kobiet, które są synami wojskowych, że tam znacznie większy odsetek jest panien, ponieważ one często żyją w związkach nieformalnych tylko po to, żeby mieć emeryturę po swoim ojcu. Więc widać, że taki problem jest też, wymaga rozwiązań, no jest trochę absurdalnych, ale to wszystko jest. Ale nie wiem, aha, bo ja emeryturę zawsze chętnie opowiem, no ale nie o tym mamy dzisiaj rozmawiać, więc jeśli macie jakieś pytania o Brazylii, a ja umiem odpowiedzieć, to spróbuję, jak nie, to będziemy musieli poszukać gdzie indziej odpowiedzi. W książce to co jest, to ja wiem. No więc słucham. Kto wygra w piłkę ręczną w Polsce? Tak? Kiedy znaczy? Dzisiaj? Nie. Wczoraj. Czy był? Ale nie, teraz w nocy. Ja jestem w czasie pracy. To wieczorem w sobotę. Nie? Nie, no nie ważne, ale nie. Ile medali Polska przebędzie czasem wszystko? A to możecie jeszcze zobaczyć. Jak ręczni to będą, to dużo. O, to jest dobra. Przy okazji odpowiem, to są pytania dodatkowe, gdyby było równolegle. Największą religią w Brazylii cały czas jest katolicyzm, ale wcale nie dominującą, bo bardzo, bardzo, bardzo rośnie w siłę neoprotestantyzm. Jeszcze jego liczba wyznawców nie przekroczyła katolików, jak tu podchwytliwie prędnie napisałam. Ale to jest niesamowite, mam zdaniem, w Brazylii. Brazylia do niedawna była największym katolickim państwem świata i już nie jest, bo protestantów, to są najczęściej zielonoświątkowcy i to naprawdę, to nie są takie fajne protestanckie kościoły jak w Europie, tylko to są hardkorowo antyliberalne kościoły, które są bardzo też zaangażowane politycznie. Brazylia jest tu, jest drugie pytanie pozytywne, największy kraj luzofonii, czyli kraj, o którym mówi się po portugalsku. Istnieje coś takiego jak wspólnota państw portugalskojęzycznych i to też jest moim zdaniem ciekawe, bo oni ze sobą współpracują nie tylko na poziomie kultury, ale także innym.
I co ciekawe, właśnie w tym najbardziej oficjalnym językiem portugalskim na świecie jest język portugalski brazylijski, a nie portugalski. I to Portugalczycy się obrazili, a nie Brazylijczycy. Ale ich jest najwięcej, Brazylijczyków. A to jest też ciekawe, bo chciałam wam pokazać, znaczy to są pytania, te dodatkowe cech nie ma, nie? No ale wiecie co chodzi. Chciałam wam pokazać tą niesamowitą zróżnicowane etnicznie kraju Brazylii. Jak mówiłam, najbardziej zróżnicowany kraj na świecie pod względem etnicznym. Odpowiedź A nie jest poprawna, ale jest prawie poprawna. Otóż w Brazylii nie mieszka więcej osób pochodzenia japońskiego niż w Japonii, ale najwięcej po Japonii. To znaczy najwięcej Japończyków mieszka w Japonii, ale najwięcej, mniejszość japońska jest właśnie w Brazylii. To są właśnie ci, którzy przyjechali w czasie wojny rosyjsko-japońskiej na początku XX wieku, a to jest naprawdę niesamowicie silna kultura. I co ciekawe, działa to w drugą stronę. Jeżeli pojedziecie do Japonii, to prędzej dogadacie się po portugalsku niż po angielsku, co jest moim zdaniem bardzo, no może teraz już nie, ale bardzo, bardzo wielu Japończyków mówi po portugalsku. Odpowiedź B, co jest ciekawe, jest prawidłowa. W mieście São Paulo mieszka w tej chwili więcej Włochów niż w samym Rzymie. To też wynika z tego, że w São Paulo mieszka kilkadziesiąt milionów ludzi, ale olbrzymia jest mniejszość włoska i najlepsza pizza na świecie jest w São Paulo, a nie we Włoszech. To też warto pamiętać, jak będziecie. Nie, nie mam wycieczki dzisiaj do wygrania, ale może kiedyś pojedziecie. Polonia brazylijska C nie jest trzecią, tylko jest drugą po amerykańskiej największą polonią na świecie. W Brazylii mieszka prawie 2 miliony Polaków. To są ludzie, którzy wyjechali pod koniec XIX wieku, najczęściej z Galicji, biedota, bo Brazylia jako ostatni kraj świata zniosła niewolnictwo i szukała taniej siły roboczej. Polska zawsze była tanią siłą roboczą, jak widzicie, i już to była pierwsza fala, potem była fala międzywojenna i potem była fala tuż powojenna. Nowych Polaków bardzo wielu tam nie ma. A ogromna mniejszość niemiecka, to jest też podchwytliwe, jest ogromna mniejszość niemiecka. A niemiecki już w niektórych gminach rzeczywiście jest urzędowym językiem, ale to na południu, nie na północy. I warto powiedzieć, że w 1940 roku jeszcze niemiecki był drugim najpopularniejszym językiem w Brazylii po portugalskim. Ale już to się zmieniło. To były te dodatkowe pytania, ale były takie fajne, że stwierdziłam. Równie podchwytliwe są wszystkie pozostałe. No ale też nagroda warta tego. No ale słuchajcie, macie jakieś pytania albo jakieś uwagi? Może coś chcielibyście powiedzieć? Czy tam jest tak, że jak w pracy są biali, czarni, to czechem zawsze biały? Prawie zawsze. Jest też olbrzymi problem, jeśli chodzi o rynek pracy, a mianowicie to, co w Polsce mamy, umowę o dzieło, zlecenia i umowę o pracę. Teoretycznie, jeśli spełnia się warunki kodeksowe w Polsce, to mamy obowiązek mieć umowę o pracę. Jak to wygląda, to wiemy. A w Brazylii każdy może sobie wybrać. I problem polega na tym, że zarabiają więcej przy tej, powiedzmy, umowie o dzieło. I bardzo wielu Brazylijczyków cały czas wybiera umowę o dzieło. To jest dużym problemem na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego. Faktem jest, że zdecydowanie częściej osoby białe, w ogóle statystyki pokazują, że zarabiają średnio 2 razy więcej, zajmują znacznie częściej wyższe stanowisko i często się mówi w Brazylii, że nie każdy czarny jest biedny, ale każdy biedny jest czarny, co dużo wyjaśnia. Mm-hmm.